Cześć, witamy w nowym magazynie. No sceneria jest taka, jaka jest. Jesteśmy w szatni. Jesteśmy po meczach środowych. Magazyn wypuścimy prawdopodobnie w piątek. W związku z tym... W piątek czy w sobotę? W sobotę. W związku z tym no, nie do końca wiemy, jak wygląda kwestia z obostrzeniami. Przypuszczamy, że w piątek te obostrzenia jakieś się pojawią, które bezpośrednio będą nas dotyczyć. Na chwilę obecną, no niestety nie wiemy, jak to będzie wyglądało. No bardzo, bardzo z niepokojem spoglądamy na każdą kolejną konferencję. Liczba zakażeń niestety w Polsce wzrasta. No i sytuacja nie jest ciekawa. Zobaczymy. Zostało nam 50 kilka spotkań do rozegrania. W przyszłym tygodniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie rozegrane kolejne 24 spotkania, czyli nadgonimy troszeczkę. No i zostanie już tak naprawdę sama końcówka. Pani Agnieszko, jedziemy z tym, co działo się w tym tygodniu, a działo się całkiem sporo. Zaczynamy tradycyjnie od pierwszej ligi. Prototype Volleyball Avocado Friends. Wynik zawodów 3-0, 21-19, 21-13, 21-14. Michał Markiewicz, MVP tego spotkania. 9 punktów, 7 ataków, 2 bloki. Cóż można powiedzieć o tym spotkaniu, Pani Agnieszko? Na pewno to, że drużyna Avocado zagrała, co tu dużo mówić, jest późna pora, nie boimy się takich słów, zagrała słabe spotkanie. Chyba, że co mówisz. Myślę, że było to jedno z najsłabszych spotkań, o ile nawet nie najsłabsze spotkanie drużyny Avocado w obecnym sezonie. Ale też jedno z lepszych prototypów z tego, co też jedno z lepszych prototypów. Bardzo chwaliliśmy w podsumowaniu pomeczowym drużynę Prototype. Jednak, jak pokazał dzisiejszy mecz Zepo Projekt, być może te chwalenie było troszeczkę przedwczesne. I to też jak gdyby pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy Avocado a Epo Projekt, czyli pomiędzy drużynami, które tak naprawdę myślę, że będą biły się o inne cele. Myślę, że Epo Projekt po dzisiejszym spotkaniu z Prototype będzie miało no, w zasadzie zapewnione utrzymanie, natomiast Avocado zrobiło się naprawdę gorąco. Jeszcze tym bardziej po dzisiejszej wygranej Oliwy sytuacja jest no, fatalna. Jak to wygląda? Jest jakaś iskierka nadziei dla drużyny wegan? Zawsze jest. Wegan czy nie bardzo? Jak to w ogóle widzisz? No to też zależy moim zdaniem od tego, jakim składem będą przyjeżdżali na kolejne mecze. Mhm. Bo z tego co widziałam, wczoraj też był ten skład, który grał w drugiej lidze, czyli ten bez wzmocnień. Więc ciekawe co tu się dzieje, czy to już tak zostanie na stałe, czy jednak wrócą te wzmocnienia na kolejne mecze, no zobaczymy. To myślę, że jest ostatni gwizdek na to, żeby Avocado wzięło się w garść, bo naprawdę ich sytuacja po tym tygodniu rozgrywek no jest już bardzo, bardzo słaba, żeby nie powiedzieć beznadziejna. Dobra, słówko o Prototype, ale wrócimy jeszcze do tej drużyny za chwilę w kontekście drużyny Epo. Natomiast, no, tak jak powiedzieliśmy, mecz przeciwko Avocado był z kolei jednym z lepszych spotkań drużyny Proto w tym sezonie. Omida Team, Trójmiejska Strefa Szkód, mecz na szczycie. Mecz w grupie mistrzowskiej pierwszej ligi, mecz pomiędzy pierwszą a czwartą drużyną. Wynik zawodów 2-1, 21-14, 17-21, 21-16. Jakub Klimczak, środkowy drużyny, bardzo dobre spotkanie, 8 punktów, 1 atak, 3 bloki i aż 4 asy serwisowe. Zaraz do Jakuba wrócimy, natomiast najpierw przejdźmy od ogółu do szczegółu. Omida ma problem z Trójmiejską Strefą Szkód. Te spotkania pomiędzy obiema drużynami nigdy nie były dla Omidy raczej spacerkiem. Tak było chociażby w poprzednim sezonie, kiedy Omida przegrała zaledwie 2 spotkania, z tego co pamiętam. 3, nie, nawet z Bezblum, no trochę było, 4 nawet spotkania ostatecznie. Z Bezblum, 2 razy z Wolej i właśnie z Trójmiejską Strefą Szkód. No jak gdyby to spotkanie było bardzo ważne w kontekście podtrzymania tej jak gdyby miejsca na tronie. jakkolwiek to zabrzmi. Nawet to miejsce, okej, nie brnijmy. Jesteśmy w szatni. Nie brnijmy w to. Natomiast
Cóż, przed meczem było wiadomo, że nie będzie to łatwe spotkanie dla drużyny Omidy, co tak naprawdę nie znalazło potwierdzenia w pierwszym secie, bo ten należał zdecydowanie do drużyny Konrada Gabrewicza. Drużyna grała z polotem, drużyna grała kapitalnie i pewnie wygrała tego pierwszego seta. Niech was nie zmyli to, że w secie było, że trójmiejska strefa szkód zdobyła 14 punktów, bo tak naprawdę ich zdobycz gdzieś tam pod sam koniec troszeczkę podreperowali. Tak, tak. Mieli serię taką już na samym końcu, gdzie kilka punktów im jeszcze wpadło. No, mógł być to dużo wyższy wynik, ale no, gdzieś tam Omida stanęła pod koniec. No a później to, co było w drugim secie, no to... Może coś powiesz, bo już tak jesteś. Nie, no proszę, panie Agnieszko, ja myślę, że ludzie chcą igrzysk i ludzie chcą posłuchać, co wydarzyło się w drugim secie, także proszę. Ja tylko powiem, że trójmiejska strefa szkód w pewnym momencie drugiego seta prowadziła 18-12 bodajże, tak? Albo 13. 18-12 albo 18-13 i wydawało się, że jak gdyby no, ten set zaraz się zakończy, że trójmiejska spokojnie dowiezie tego seta do końca. W zasadzie prowadzili oni od początku, to oni lepiej weszli w seta i jak gdyby no, potwierdziło się to, co w siatkówce obserwujemy bardzo często. Drużyna, która wchodzi lepiej w seta, po prostu ciągnie to i ostatecznie tego seta wygrywa. Tu przez chwilę istniała obawa o to dla trójmiejskiej strefy szkód, że mogłoby się zakończyć inaczej. Ostatecznie Omida dojechała do 18-16, miała serię kilku punktów. No i o tym, co wydarzyło się później, opowie pani Agnieszka. Proszę. Nie no, po prostu zawodnicy troszkę sobie przysędziowali Omidy. No i nie grali jednak do gwizdka, tak? Tylko była sytuacja, że gdzieś tam były cztery odbicia chyba, tak. czy podwójna w drużynie TSS-u. No jakby wszyscy to widzieli oprócz sędziego, więc no, zawodnicy gdzieś tam zaczęli to sygnalizować, no ale zamiast grać do końca, no to piłka została po prostu puszczona, akcja została zatrzymana, a sędzia decyzji nie zmienił. I to był taki kluczowy punkt, bo tam Łukasz Wiktorko chyba był wtedy na zagryzce, gdzieś tam fajnie odrzucał zawodników TSS-u od siatki, mieli trochę problem i faktycznie kilka punktów się udało nadgonić, no i gdzieś tam ta akcja może przekreśliła szansę na to, żeby jeszcze kilka mogło punktów być tutaj ugrać w tym secie, no mogło być 18-17, a było tak, 19-16 i to był koniec w zasadzie tego seta, koniec. No tak, no już później gdzieś tam się nie udało w kolejnej akcji, tylko punkt się udało zdobyć, no ale no też nie wiadomo, jakby się to potoczyło, bo ta akcja się równie dobrze mogła zakończyć inaczej. No ale no, gdzieś tam te kontrowersje były i później. Ale zawodnicy też jakoś nie mieli za dużych pretensji do siebie. Jakby po meczu też mówili, że no, to nie jest, nauczka nie na przyszłość jest, po nie jest może ważne. Ważne jest to, że wygrali kolejny mecz i no, bo już w trzecim secie. Trzeci set Omida zdecydowanie lepsza gra, nawiązała do gry z pierwszego seta. Było wyrównanie, ale jak gdyby game changer Jakub Klimczak stanął na zagrywce, to było w trzecim secie, prawda? Znaczy on miał najpierw serię chyba w pierwszym secie i później, czy w drugim, już nie pamiętam nawet. I później też no fajnie tam popracował zagrywką, chyba dwa asy miał w trzecim secie i też trochę blokiem, także no gdzieś tam to się fajnie wszystko poskładało i to też w takich momentach, gdzie na przykład TSS prowadził i gdzieś tam pomógł doprowadzić do wyrównania albo gdzieś przy stanie remisowym pomógł wyjść na prowadzenie, także akurat to tak w fajnych momentach się te akcje działy. Jasne, jedziemy z kolejnym spotkaniem, postawmy tu kropkę nad i. Omida wygrywa spotkanie 2-1 i w zasadzie został zachowany status quo pomiędzy nimi a Volley Gdańsk, które za chwilę, jak się dowiemy, również wygrało poprzez podział punktów. Volley Gdańsk bez Blum Kraken Team, wynik zawodów 2-1, 16-21, 21-16, 21-19. Piotr Księgosz przyjmujący drużyny Volley Gdańsk najlepszym graczem tego spotkania, 11 punktów, 10 ataków, jeden as serwisowy. No, muszę powiedzieć, że drużyna Kraken bardzo zaskoczyła drużynę Volley w pierwszym secie. Grali naprawdę bardzo dobrze, aby nie powiedzieć koncertowo. Już w zapowiedzi przedmeczowej pisaliśmy o tym, że Volley Gdańsk przystąpi do tego spotkania po maratonie, który w weekend gdzieś tam odbył się w Zawierciu. Mówimy tu o maratonie siatkarskim.
i o maratonie integracyjnym. W związku z tym można było mieć, przypominam, że podróż Zawiercia jest dosyć długą trasą, także można było mieć obawy o to, jak potoczy się ten mecz dla drużyny Volley Gdańsk. Przypomnijmy jeszcze, że nie było Przemka Bawera. Choć z kolei w drużynie bez Blum Kraken Team Arka Wasilewskiego zabrakło, czyli można powiedzieć, że tutaj zarówno jednego, jak i drugiego lidera drużyny zabrakło, tutaj też jak gdyby remisowo. Natomiast Kraken zagrał naprawdę kapitalny pierwszy set. Po pierwszym secie naprawdę przeszła mi przez myśl gdzieś tam taka rzecz, że Volley Gdańsk może przegrać kolejne spotkanie i wcale nie będzie musiał na te kolejne spotkanie czekać 49 kolejnych spotkań. Natomiast w drugim secie Volley zagrało naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie, bardzo dobrą partię. Najbardziej wyrównana z całego spotkania była trzecia partia. Szczerze powiedziawszy, przy odrobinie szczęścia to bez Blum Kraken Team mógł tego seta, no i finalnie całe spotkanie wygrać. Ale tak się nie stało. Jedziemy z kolejnym spotkaniem, bo pani Agnieszka ziewa, a to jest oznaka, że przynudza, co bardzo często mi się jest 23. Bardzo często mi się w ostatnim czasie zdarza. Muszę wam powiedzieć jako taką anegdotkę, że jak poprosiliśmy pana ochroniarza o to, czy możemy udać się do szatni, bowiem wszyscy zawodnicy już wyszli, pan ochroniarz, i nie był to pan Popielniczka, spojrzał na nas z takim dosyć podejrzliwym wzrokiem, co dwójka dorosłych ludzi może robić w szatni po godzinie 23. Po godzinie 23. No ale wyjaśniliśmy jakby dodatkowe kwestie. Wyjaśniliśmy, powiedzieliśmy, że magazyn będzie trwał ponad godzinę i wtedy pan ochroniarz wiedział, że nie blefuje. Dobra, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Tufi Team, Bez Blum Kraken Team. Wynik zawodów 2-1. 11-21, 21-17, 22-20. Piotr Adamczyk najlepszym graczem tego spotkania, 15 punktów, atakujący drużyny Tufi Team, 14 ataków, 1 blok. Cóż, po pierwszym secie można było mieć pewne obawy o to, czy Tufi zdoła, znaczy gracze Tufi mogli mieć obawy o to, czy zdołają to spotkanie wygrać. Szczerze powiedziawszy, do połowy drugiego seta byłem przekonany, że to Kraken wygra to spotkanie. Pierwszy set kapitalny. Tak. Jak gdyby było to potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą i o meczu z Volley. Już z Volley zaprezentowali się bardzo dobrze. Potwierdzili to w pierwszym secie. W pierwszym secie z Tufi i w zasadzie w połowie tego drugiego seta. I to spotkanie bardzo przypomniało mi spotkanie z Prototype, kiedy Bez Blum również pierwszego seta wygrał. Wygrał go dosyć zdecydowanie. Do połowy drugiego seta byli stroną dominującą i tak naprawdę w pewnym momencie dochodzi do takiego czegoś, że drużyna się zacina. O tym, jak to wyglądało w połowie tego drugiego seta, powie pani Agnieszka, która nie wymiga nam się z tego obowiązku, może przysługi, nie obowiązku, i opowie nam o tym spotkaniu. Proszę. Ja bym chciała zaznaczyć, że nie było nominalnego rozgrywającego w drużynie Bez Blum. Tylko grał na rozegraniu Rafał Grzękowicz. Tak, aczkolwiek Rafał, muszę przepowiedzieć tak, słowo. Ale no dobrze, no. Rafał, bo tu woli. Ja wiem, już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Ale nie wszyscy wiedzą teraz, ja rozumiem, że Rafał grał na rozegraniu. Ale nie jest pierwszym w tej drużynie, ale tak. Chciałam powiedzieć, że naprawdę super się zaprezentował i pochwalić tego zawodnika, no bo nie gra też na tej pozycji na co dzień, tylko w tej drużynie gra na innej pozycji. Dokładnie. Także no, to jest ciężko się też przestawić, no ale widać trzeba było. I naprawdę bardzo fajnie to wychodziło i właśnie ja miałam pewną obawę, jak zobaczyłam, że on będzie grał na rozegraniu, że mogą nie wejść dobrze w ten mecz, że mogą być jakieś błędy, no bo wiadomo, nie są zgrani aż tak zawodnikami, jak ten pierwszy rozgrywający, ale wszystko bardzo fajnie tutaj wychodziło i kończyli te swoje akcje. A Tufi miał właśnie problem dość spory z wykończeniem, bo tam sporo błędów było, ja taki aut i ogólnie tam bardzo mocno ze sobą walczyli w tym pierwszym secie.
No a później jakby z biegiem czasu, już pod koniec tego pierwszego seta, to zaczęli bardziej grać już taką swoją siatkówkę, no ale to jeszcze nie było to, no i gdzieś właśnie się budowali też w tym drugim secie, co później się udało, no i gdzieś tam ta końcówka była w ich wykonaniu lepsza. No i już trzeci set był bardzo zacięty i to prowadzenie się zmieniało cały czas, raz jedna drużyna tutaj o punkcik wyprzedzała, raz druga, więc faktycznie była ostra walka punkt za punkt. No i tutaj też troszkę szczęścia więcej, czy też no, umiejętności miała drużyna Tufi Team w końcówce tego trzeciego seta, bo tu też było właśnie blisko i do końca nie było wiadomo, która z tych drużyn wygra, no co zresztą możemy zobaczyć po wyniku 22-20, więc tutaj faktycznie jeden błąd więcej czy mniej decyduje o tym, która drużyna wygra mecz, no i było to Tufi Team. Pamiętasz w tym drugim secie, jaki był wynik, bo Kraken prowadził bodajże 4 albo 5 punktami, tam było 16-12. Możesz poprosić, jeśli jest taka możliwość, to proszę sprawdź to, bo to jest bardzo interesujące. W zasadzie nie wiem, jak to się stało i w zasadzie chyba gracze Tufi się z tym zgodzą, że tak naprawdę Bezblum nie wygrało tego seta, no to jest jakaś w ogóle... 11-5 na przykład było. 11-5 dla drużyny. Tak, 15-10. 15-10, 5 punktów różnicy już w drugiej części tego seta. No myślałem, że to tak doświadczonej drużynie, jaką jest Kraken, to już jest trzeci sezon tej drużyny, no że wystarczy do tego, aby jednak tego seta wygrać, co by jak gdyby sprawiło, że wygraliby całe spotkanie. Dobra, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Oliwa, Team Speednet. Wynik zawodów 3-0, 21-12, 21-19, 21-16. Maciek Trybło, MVP tego spotkania, 14 punktów, 11 ataków, 1 blok, 2 asy serwisowe. Chyba nie jest to zaskoczenie, prawda? Myślę, że mogliśmy się spodziewać tego wyniku. Speednet w ostatnim czasie no, zmaga się naprawdę z dosyć dużymi problemami kadrowymi. Ostatnie mecze jak gdyby pokazują, ile warty, ile znaczy dla tej drużyny Grzegorz Gnatek, którego nie widzieliśmy w ostatnich 3 spotkaniach. Oliwa Team z kolei wygrywa drugie spotkanie w siatkarskiej lidze Trójmiasta w sezonie jesień 20, bo to tak dziwnie zabrzmiało. I po raz drugi wygrywa to spotkanie właśnie z drużyną Speednetu. Można mówić o tym, że po prostu no, zdecydowanie ten przeciwnik im leży. Rozmawiałem po spotkaniu Oliwy ze Speednetem z kapitanem drużyny Dawidem Karpińskim, który powiedział, że jak gdyby faktycznie wiedzieli o tym, że Speednet ma swoje problemy i nie wyobrażali sobie scenariusza, w którym mogliby to spotkanie przegrać. Dominowali od samego początku. W pierwszym secie, kiedy Speednet rozpoczął jeszcze w 6, nie było Adriana Płotki, no to była tak naprawdę dominacja, absolutnie jednostronne widowisko. W czasie, przed drugim setem na salę dotarł Adrian Płotka. Ta gra w drugim i trzecim secie wyglądała już zupełnie inaczej. Po raz kolejny w wygranym meczu to właśnie Maciek Tyryło był najlepszym graczem tego spotkania. Przypomnijmy, że w poprzednim ze Speednetem grał na środku. Na środku, tak. I też miał MVP. Też miał MVP. Jak widać, nie ma dla niego różnicy. Tak, wszędzie. Na jakiej pozycji. Wszędzie się bardzo dobrze prezentuje Maciej. Tak, bardzo dobry zawodnik. Cóż, Speednet myślę, że jest jeszcze w gorszym położeniu niż drużyna Avocado, o czym przed chwilą mówiliśmy. No i klaruje nam się ta drużyna w kontekście drużyny, która by no, gdzieś tam będzie walczyć naprawdę do samego końca, aczkolwiek no, myślę, że mają najmniejsze szanse póki co. To brutalnie brzmi, wiem, że bezpośrednio, natomiast no, nie widać tego czegoś, nie widać tego, co widać chociażby w drużynie Oliwy, tego zawzięcia, zacięcia, woli walki do samego końca, że to się uda, takie wiary i tak dalej. No, chłopaki ze spuszczonymi głowami, problemy kadrowe, nie kleje się to. Na moje się to na chwilę obecną nie klei i nie wiem, jakie masz na ten temat zdanie.
Znaczy każda z drużyn ma jakieś problemy kadrowe, no bo też ostatnio ciężko było z tym składem. Też dzisiaj chociażby miał być Michał Jasnów, no ale nie dojechał, bo protesty, także też to różnie bywa. No a jeśli chodzi o tą sytuację tutaj, która się będzie rozstrzygała między tymi drużynami w grupie spadkowej, to dzisiaj akurat Mateusz Urbanowicz się mnie pytał, ile drużyn spada. Więc oni byli też chyba przekonani, że jedna, więc jak usłyszeli, że dwie i dopiero ta trzecia od końca gra baraż, no to lekkie zdziwienie było, że to ich trochę zmotywuje do tego, żeby jednak powalczyć. Może liczyli na to, że jednak oni będą tą drugą od końca drużyną i po prostu zagrają baraż. Także może to jest kwestia nie tyle chęci, co nieświadomości sytuacji. Chcieliśmy Was uświadomić, jeśli to oglądacie, tak. To chcieliśmy Was uświadomić, że jest już naprawdę bardzo poważna sytuacja. No i tyle. Ok, kolejne spotkanie. Prototype Volleyball Epo Projekt. O tym powiedzieliśmy już ze 2-3 zdania, ale jeszcze troszeczkę porozmawiamy. Wynik zawodów 0-3, 13-21, 14-21, 18-21. Epo Projekt dość gładko wygrywa to spotkanie. MVP spotkania Dominik Szadach, libero drużyny Epo Projekt. No i cóż, jest po godzinie 23. Nie jest istotne to, że ten magazyn wypuścimy w sobotę o godzinie 11 rano. Zuzia, czyli koleżanka, która siedziała na protokole na tym meczu, powiedziała, że Dominik Szadach bronił zajebiście. Powtórzyła, słuchajcie, to tyle razy, kazała koniecznie wspomnieć o tym magazynie. Koniecznie, Dominik Szadach. Musicie o tym powiedzieć. I powtórzyła to tyle razy, że no, uwierzyliśmy jej. Dominik faktycznie bardzo, bardzo dobrze w tym dniu bronił. Epo wygrywa spotkanie dość gładko. Sądziłem jednak, że Prototype jak gdyby zaprezentuje się z lepszej strony. Wczoraj, no tak jak już rozmawialiśmy, no po tym jak pochwaliliśmy ich w meczu z Abukadą. Długi czas między tymi dwoma meczami. No i gdzie sens, gdzie logika? Może się ciężko szukać. Natomiast trzeba przyznać, że obie te drużyny, zarówno Epo, jak i Prototype, myślę, że są jedną nogą w kolejnym sezonie w pierwszej lidze po prostu. No nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym której z drużyny mogłoby w tej pierwszej lidze zabraknąć. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy myślisz, że to będzie jakieś zaskoczenie, że która z tych... która z tych drużyn by musiała po prostu w tym momencie przestać grać już w tych kolejnych spotkaniach, żeby się tak wydarzyło. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli tu będzie różnie z tą formą, no to i tak że te drużyny się utrzymają. Podsumowując, po tym tygodniu wykrystalizowały nam się trzy drużyny, które raczej będą między sobą boksowały się o to, która z drużyn ewentualnie zagra w barażu, prawda? Ok, jedziemy z tabelą. Omida pierwsze miejsce 24, Volley drugie miejsce 22, Tufi trzecie miejsce 20. No i tu ciekawa sytuacja, grupa spadkowa 10 miejsce Speednet. Mateusz Urbanowicz, nawet jeśli myśli, że spada jedna drużyna, no to i tak myślę, że powinien no, dość poważnie do tego tematu podejść. Avocado, przedostatnie miejsce, 9 punktów. Oliwa odskoczyła już od Speednetu na 3 punkty i jest to naprawdę już spora różnica. Myślę, że Speednet jest naprawdę bardzo, bardzo mocno zagrożony. Statystyki, pierwsza liga, mieliśmy statystyk nie omawiać, ale no, z pewnych względów je omówimy. No i tutaj właśnie nie możemy mówić statystyk, Pani Agnieszko, bo jest jeden błąd na stronie, który już w tym momencie wyłapałem. Graczom Epo Projekt nie sumowały się jeszcze punkty, bowiem nie zdążyłem ich jeszcze przepisać. Wywierałaś presję i się po prostu zbłaźniłem. A to, dlaczego chcieliśmy powiedzieć o statystykach, Jakub Klimczak prowadzi w zagrywce, tak? Tak. W zagrywce. Maty jest zagrywki, asów serwisowych 13, doskonale zagrywa. Te floty są po prostu kapitalne. Jedziemy z drugą ligą DNVGL Smash, aktywni Gdańsk. Wynik zawodów 2-1, 18-21, 21-14, 21-12. Grzegorz Surtel, MVP tego spotkania, 11 punktów. Nowy gracz,
drużynie D&D GS Mash. Przypomnijmy, że drużyna D&D miała taką możliwość, było przed 9 spotkaniem drużyna dopisała tego zawodnika i jak się okazało, był to strzał w 10. Choć po pierwszym secie można było mieć o to pewne objawy. Objawy to można mieć koronawirusa. Z objawami nie zapraszamy. Z objawami proszę zostać w domu. Dokładnie. Aktywni Gdańsk, tak jak pisaliśmy w zapowiedzi, mieli czterech rywali. Mieli albo będą mieli czterech rywali z takiej no, naprawdę wysokiej półki. DNV, przepraszam, w poprzednim tygodniu była to drużyna Dream Volley. W tym tygodniu dwa spotkania DNV oraz dzisiaj... Sprężyny Stokopytni? Nie. Tak, dzisiaj Sprężyny Stokopytni. I w przyszłym tygodniu też jakiś tam rywal z wysokiej półki. No ale gdzieś tych punktów trzeba szukać, umówmy się. Podczas gdy tak naprawdę aktywni przegrywali spotkania, ich rywale w walce o utrzymanie jakieś punkty zdobywali. No, w związku z tym siłą rzeczy, chcąc utrzymać się w lidze, tych punktów trzeba było gdzieś poszukać. Punkt został znaleziony w meczu z drużyną DNVGL Smash. Jeszcze w przypadku drużyny DNV trzeba powiedzieć, bo wspomnieliśmy o jednym graczu, który debiutował, ale również Maciej Abłożewicz debiutował w tej drużynie. Gracz, który również był wpisany od kilku kolejek, ale nie miał jeszcze okazji się zaprezentować. Jest to gracz, którego pamiętamy z poprzednich sezonów z drużyny Straż Pożarna Gdańsk, czyli z drużyny, która rywalizowała z powodzeniem albo trochę mniejszym niekiedy w pierwszej lidze, ale zdecydowanie można powiedzieć, że jest to gracz pierwszoligowy, który na pewno wartość tej drużyny podniósł. Drugi set oraz trzeci, jednostronne widowisko, które wygrała drużyna DNV. Myślę, że wynikiem 2-1 nie jest, z tego wyniku nie jest zadowolona ani jedna, ani druga drużyna. DNV chciało wygrać to spotkanie w stosunku 3-0, a aktywni chcieli pokusić się o niespodziankę i wygrać to spotkanie chociażby 2-1, lecz tak się nie stało. Volleyball Rebels Rangesoft Volley Team. Wynik zawodów 1-2, 19-21, 21-13, 21-23. Maxim Hiruc, MVP tego spotkania, 15 zdobytych punktów, choć trzeba przyznać, że te punkty na 5 graczy rozkładały się w ten sposób, że każdy z zawodników miał okazję wykazać się i troszeczkę sobie zapunktować. To było ogromne zaskoczenie. Myślę, że jedna z większych niespodzianek tego tygodnia rozgrywek. Rangesoft, umówmy się, było skazywane w tym spotkaniu na porażkę. I to wydawało się, że oni sami siebie nawet skazywali na porażkę, bo gdzieś tam jak rozmawiałam z zawodnikami przed meczem, to no tak sugerowali, że może tego live'a nie było, bo jest przed 22, że właśnie to będzie gwałt na boisku i tak dalej. No i jakby nie chodziło im o to, że to nie będą sprawcą, tylko ofiarą. Ale no to był bardzo dziwny mecz ogólnie, bo Rebelsi grali, no tak jakby, ja bym to nazwała lekko przekombinowaną siatkówką, bo widać było, że nie wiem, że mają przyjęcie, że gdzieś tam są ci zawodnicy, którzy potrafią uderzyć piłkę i skończyć ten atak, ale coś w trakcie się działo. Nie wiem, czy to kwestia rozegrania, bo też nie znam za dobrze tej drużyny, może po prostu nie są zgrani z rozgrywającym. Ale coś tam się takiego działo, że oni mieli problem ze skończeniem akcji. A z kolei Rangesoft potrafiło przebić piłkę palcami, ta piłka wpadała i to był punkt. Gdzie też w sumie z tego co widziałam jeden mecz Rebelsów i też no, w sumie w tym spotkaniu wczorajszym dość fajnie się momentami prezentowali właśnie czy w obronie, czy w asekuracji. No to tutaj jakby to momentami było super, a momentami totalnie leżało, tak? No i właśnie piłka przebita gdzieś tam naprawdę już z końca boiska wpadała gdzieś na 3-4 metr i nikt tego nie podbił, nikt do tego nie podszedł. No tak naprawdę, no mówię, no dla mnie bardzo dziwne spotkanie i nawet nie umiem wskazać przyczyn tej porażki, czy też tego zwycięstwa, jeśli patrzymy na mecz z perspektywy Rangesoft.
No oni grali totalnie ręcz soft bez spiny, bo powiedzieli, że tam szanse mają dość małe i może to ich tak uskrzydliło, no zero stresu, tylko tam sobie się cieszyli z każdej udanej akcji i to ich tam fajnie napędzało. No mówię, a ilość błędów też popełnionych przez Rebelsów, no była taka dość spora i tak naprawdę tutaj dwóch graczy było takich, którzy no te swoje piłki faktycznie kończyli i kończyli je w sposób dość spektakularny. To właśnie Grzegorz Myśliński i teraz nie pamiętam imienia, nie, Przywojski, Maksymilian, no właśnie, to jest dwóch Maksymilian. Tak, tak. No to faktycznie oni gdzieś tam potrafili uderzyć, potrafili skończyć i to tak, że no już nie było co zbierać po tej piłce, ale no tak jak mówię, nie spodziewałam się, że ręcz soft jest w stanie w pięciu zawodników wygrać to spotkanie. O ile drużynę Rebelsu chwaliliśmy w poprzednim tygodniu, dwie wygrane z Letnim, z Mentalem, kapitalna no historia, świetna gra. Świetnie się zaprezentowali. Naprawdę, to tak wczoraj tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Ciężko naprawdę to wytłumaczyć jakkolwiek. Trzeba wspomnieć jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak naprawdę Rebelsi mieli autostradę do atakowania, bo Rensow albo nie skakał do bloku, jeśli w pierwszej linii mieli Mikolę Kisa, który jest de facto libero. No i powiedzmy, no nie jest nie najwyższy gracz, nie ma warunków, więc on albo w ogóle nawet nie skakał do bloku, a jeśli skakał, no to w zasadzie tak jakby nie skakał, umówmy się, tak? W związku z tym no Rebelsi tak naprawdę mieli autostradę, mieli wszystko do tego, aby wykorzystać. To, że oni tego nie zrobili, no to naprawdę niezbyt dobrze świadczy o drużynie. Wydaje mi się, że nie wiem, zabrakło tego jak gdyby takiej taktyki, być może gdzieś tam przerwie powiedzenia, jak powinniśmy zagrać, jakie słabe elementy rywali powinniśmy wykorzystać, bo to naprawdę rzucało się w oczy. I tu naprawdę nie trzeba było wymyślać. Może taki pomysł się pojawił w trzecim secie, jak właśnie bardziej uruchomili środek i tam faktycznie to zaczęło przynosić punkty. Bo wcześniej, no wiadomo, jeśli mamy trzech zawodników, z czego jeden jest bardzo niski, tak i w ogóle no, ich jest pięciu i wiadomo, że oni grają bez środkowego, no to my grajmy tym środkiem, jeśli będzie przyjęcie to umożliwiało, a gdzieś tam faktycznie momentami to przyjęcie było fajne i można było więcej tego wykorzystać. Jedziemy z kolejnym spotkaniem. Axis Team Spontan, wynik zawodów 1-2, 15-21, 21-14, 13-21. Mariusz Skierkowski, MVP tego spotkania, 13 punktów, 11 ataków i 2 asy serwisowe. Pisaliśmy w podsumowaniu pomeczowym, że w drużynie Team Spontan zabrakło 5 graczy, którzy najczęściej, jeśli już są, to grają w pierwszym składzie. W związku z tym można było mieć pewne obawy, gdyż sympatycy, czasami gracze Spontana mogli mieć obawy o to, czy zdołają oni wygrać to spotkanie, mimo że byli zdecydowanym faworytem. Pierwszy set pokazał, że faktycznie coś, nie przepraszam, pierwszy set, o ile Spontan jeszcze wygrał, tak w drugim secie Axis potrafiło wygrać tę partię i to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście drużyny aktywnych i ich spotkania z DNV, że wiedzieli oni, że tych punktów trzeba gdzieś poszukać, skoro ich rywale w walce o utrzymanie te punkty zdobywają. Axis nie było zachwycone na pewno z tego, że spotkanie nie wygrało, aczkolwiek myślę, że ten punkt powinni gracze w czerwonych koszulkach szanować. Przed meczem mogłem jak gdyby stawiać w ciemno, że Spontan wygra to spotkanie w stosunku 3-0, także myślę, że ten jeden punkt powinien przez graczy zostać odebrany z szacunkiem. Nie no, tak. Nie, no, rozumiem. Mówmy się, no niekiedy nie można wygrać spotkania i na pewno nie w meczu, kiedy to rywal jest faworytem i to takim zdecydowanym. Także myślę, czasami można. Czasami można, o czym przekonaliśmy się również w tym tygodniu. Warto jest jednak tutaj odnotowania przy drużynie Axis, że była to bodajże 8. albo 9. porażka z rzędu. 9. porażka z rzędu pod tym kątem. Drużyna jest obecnie rekordzistą niechlubnym. 6 punktów
No ale w zasadzie jeden punkt straty do drużyny BL Volley przy równej liczbie spotkań. Sprawa utrzymania ewentualnego jest naprawdę kwestią otwartą. Nie ma co tutaj szans drużyny Fabiana Polita jeszcze przekreślać, aczkolwiek zdecydowanie muszą poprawić swoją grę, jeśli te utrzymanie im się marzy. Zmieszani piękni młodzi. Dziś, nie, przepraszam, najpierw Letni Gdańsk, piękni młodzi. Było to spotkanie, które rozegrane było w środowy wieczór, czyli 2 godziny temu. I cóż, wynik zawodów 0-3, 16-21, 9-21, 9-21. Letni Gdańsk może się cieszyć z tego, że w pewnym momencie przerwała się transmisja live, bowiem do momentu, kiedy ta transmisja live trwała, letnicy radzili sobie nadspodziewanie dobrze i właśnie zostaną zapamiętani przez kibiców, którzy oglądali właśnie z tej dobrej strony. Nikt za kilka lat nie będzie już pamiętał tej gorszej części. Że wszędzie znajdziesz jakiś pozytyw. Tej gorszej części meczu. Radosław Konieczny, co chyba nie jest zaskoczeniem, MVP tego spotkania, 14 punktów. Musimy tutaj podpytać chłopaków pięknych i młodych. Pięknych i młodych chłopaków musimy podpytać o to, czy Radek faktycznie w tym spotkaniu zasłużył na MVP. Była taka sytuacja, tylko nie pamiętam, czy to właśnie w meczu z Letnim, czy ze Zmieszanymi, bo przypomnijmy, że Piękni zagrali 2 spotkania, w którym Radosław Konieczny stanął na zagrywce, zaserwował, kapitalna zagrywka, jeden z graczy przyjął dość niechlujnie tę piłkę. Piłka odbiła się od jego współpartnera. Koledzy z drużyny postanowili przypomnieć protokolantowi na tym meczu, że to nie był as serwisowy, albowiem doszło do 2 zagrań drużyny przeciwnej. Mamy specjalistów. Także uczciwi. Chłopacy piękni i młodzi są na pewno uczciwi. No cóż. Coś można powiedzieć w takim spotkaniu. Ciekawostką na pewno jest to, że Letni Gdańsk po raz pierwszy w historii występu w siatkarskiej lidze Trójmiasta przegrał spotkanie w stosunku 3-0. Jeśli przegrywali do tej pory, to przegrywali 2-1. Jeszcze nigdy nie zdarzyło im się przegrać tak wysoko. W pierwszym secie no, wydawało się, że być może to właśnie Letnicy będą w stanie powalczyć. No, ale ta walka trwała tylko do pewnego momentu, co już tak naprawdę przerabialiśmy wielokrotnie. Piękni młodzi, kiedy czują zagrożenie, po prostu zachowują się jak niejaki uznany zwierz i postanawiają zaatakować przeciwnika. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Zmieszani piękni młodzi, było to spotkanie, do którego doszło kilkanaście minut po zakończeniu tego pierwszego spotkania, o którym rozmawialiśmy z Letnikami. Cóż, 7-21, 13-21, 10-21. Radosław Konieczny, MVP tego spotkania, 16 punktów. W zapowiedzi przedmeczowej tutaj napisaliśmy, że Zmieszani prezentują się najlepiej właśnie w pierwszym secie. Piękni młodzi zweryfikowali. Jestem niemal przekonany, że piękni młodzi nieprzypadkowo zagrali najlepiej właśnie w tej pierwszej partii. Co tylko jak gdyby pokazuje, no, jakie dysproporcje panują pomiędzy pozostałą ligową stawką a drużyną, która znajduje się obecnie na pierwszym miejscu. Była to 10. wygrana z rzędu, 10. wygrana w stosunku 3-0. 30 punktów po 10 spotkaniach. Jest to absolutnie bezprecedensowa sytuacja. Bilans małych punktów, nie wiem, czy już po dzisiejszym spotkaniu nie wybił ponad 300 na plusie. 270, to rekord. 272, absolutni rekordziści. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Myślę, że ten scenariusz, w którym drużyna wygrywa wszystkie spotkania w stosunku 3-0, jest już naprawdę bardzo bliski do zrealizowania. W zapowiedzi przedmeczowej pisaliśmy również o tym, że pomiędzy obiema drużynami prawdopodobnie będzie dochodziło do jakichś tarć, prowokacji. No i nie pomyliliśmy się.
O ile w kontekście tego pierwszego seta 7-21 się pomyliliśmy, że zmieszani prezentują się świetnie w pierwszym secie, to akurat w tym przypadku tych prowokacji i uszczypliwości, no jakichś takich gierek słownych w tym spotkaniu na pewno nie zabrakło. Okej, okay, jedziemy z kolejnym spotkaniem. BL Volley Range Soft Volley Team. Wynik zawodów 0-3, 0-21, 0-21, 0-21. Wszystko ze sprawą tego, że drużyna BL Volley zmagała się dzisiaj z potężnymi problemami kadrowymi. Nie byli w stanie wystawić kompletnego składu, w związku z tym, że mieli czas, że jak gdyby każda drużyna miała czas do 9 kolejki na to, aby zgłaszać zawodników. To było bodajże 10 spotkanie drużyny BL, ale żebym tutaj nie palnął głupoty, muszę to szybciutko zweryfikować. Tak, było to 10 spotkanie, w związku z tym drużyna no, miała... No co tu dużo gadać? Nie przyjechali na mecz, jedziemy dalej. Znaczy, możemy tylko wspomnieć o tym, że Range Soft wyszło w tym momencie na zero. Tak. Bo oni mieli ostatnio w zeszłym tygodniu Walkovera. No i teraz jakby te punkty do niej wróciły, czyli nic się nie stało. Pożyczony będzie oddany. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Sprężysto-Kopytni Kitku, Aktywni Gdańsk. Wynik zawodów 3-0, 21, 14, 21, 12, 21, 13. Michał Ryński, MVP tego spotkania, 11 punktów, 5 ataków, 6 asów serwisowych. Co ciekawe, te 6 asów serwisowych nie wiem, czy nie było w czasie jak gdyby jednej serii? W jednej serii, tak. Bo jak Michał stanął na zagrywce, no to Sprężysto-Kopytni. Nie, przepraszam, aktywni odechciało się grać i uprawiać ten sport. To był krwawy sport, z tym, że to aktywni wcielili się w rolę tego bitego. Aktywni bardzo często miewają takie przestoje. Potrafią grać wyrównaną partię, nawet z faworyzowaną drużyną i taką zdecydowaną. I później coś i w jednym rozproszę. Ustawieniu mają takie jedno, powiedzmy, mają takie momenty, kiedy w jednym ustawieniu nie mogą zrobić przejścia i drużyna przeciwna zdobywa seryjnie punkty. Taka sytuacja była już naprawdę na tyle często, że uznaliśmy, że będzie to dobry powód do tego, aby dzisiaj o tym wspomnieć w magazynie. Drużyna Sprężysto-Kopytnych wykorzystywała mankamenty drużyny Aktywnych Gdańsk, którym było po prostu przyjęcie. Nie jest to tajemnicą, że największym problemem drużyny Aktywnych wydaje się właśnie przyjęcie. No i dzisiaj zostało to po prostu obnażone. Drużyna Sprężysto-Kopytnych po wygranej 3-0 wskoczyła na podium rozgrywek. Co tylko jak gdyby pokazuje to, o czym mówiliśmy, że ten terminarz akurat w ich kontekście układał się naprawdę bardzo fajnie, kiedy inne drużyny z ligowego topu boksowały się między sobą. Nie chciałbym powiedzieć, że Sprężysto-Kopytni golili. Jest takie stwierdzenie, ale nie będę może, bo to by było brzydkie. A aktywni są, to są fajni ludzie. No golili przeciwników, można tak powiedzieć. No cóż. Nie ma się co tutaj za bardzo rozwodzić. Aktywni Gdańsk czekają na przyszły tydzień. Mają dwa spotkania. Jedne bardzo wymagające, natomiast pozostałe, które im zostaną, no to absolutnie rywale, którzy są w ich zasięgu. I tutaj będą tych punktów musieli gracze Artura Kurkowskiego poszukać. Druga liga, tabela. Piękni Młodzi, pierwsze miejsce. 30 punktów. Drugie miejsce, Sprężysto-Kopytni, 22. Dream Volley, trzecie miejsce 21, ale jeden mecz zaległy. Ostatnie miejsce, 14, Axis. 6 punktów. Drużyna Rebels, 6 punktów, ale aż 3 mecze mniej od Axis. I drużyna BL Volley po dzisiejszej porażce. Przykrej, bo nie chcielibyśmy takiej sytuacji więcej oglądać. Zajmuje miejsce, które sprawia, że gdyby ten sezon kończył się w tym momencie, zagraliby w barażu o prawo do gry w drugiej lidze. Statystyki, myślę, że pójdziemy solidarnie, bo akurat tutaj można czytać te statystyki. Kwestia jest, słuchajcie, tego, że każdemu z graczy pierwszej i trzeciej ligi trzeba było przypisać
sezon, dopisać, przeklikać 400 zawodników i przeklikać sezon jesień 20 i dodać do tego sezon jesień 20 grupa spadkowa, tudzież grupa mistrzowska. Ale oczywiście wspomnieliśmy o tym fenomenalnym zagrywającym z pierwszej ligi. Także nie, okej, okay, dobra, omijamy statystyki. O statystykach porozmawiamy sobie w kolejnym magazynie. Pani Agnieszka o godzinie 23.32 zwyczajowo śpi. Jeszcze się trzymam. Trzecia liga, Speednet, Speednet 2 Bombardierzy. Wynik zawodów 0-3, 11-21, 17-21, 14-21. Michał Dąbrowski, MVP tego spotkania, 14 punktów, 11 ataków, 3 asy serwisowe. Michała bardzo rzadko oglądaliśmy w tym sezonie w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Trójmiasta, ale był to gracz, kiedy już występował, był ogromną wartością wartością dodaną tej drużyny. Już mi się język plączy, to już jest kosmos. Co ciekawe, Michał był zawodnikiem, który był powołany w sezonie bodajże, nie pamiętam, czy jesień, czy wiosna 20, do meczu gwiazd. Także jak gdyby było, jest to jak gdyby potwierdzenie, jak ważnym graczem tej drużyny mógłby być, gdyby częściej przychodził. Cóż, po tym spotkaniu troszeczkę wylaliśmy wiadro pomyj na drużynę Speednetu. Napisaliśmy, że uważaliśmy w pewnym momencie, że drużyna Speednetu powinna zrobić ten kroczek do przodu. No, jak się okazuje, ostatni okres nie jest najlepszy dla całej firmy Speednet, bowiem w pierwszej drużynie idzie, delikatnie mówiąc, słabo. Natomiast drugiej idzie nie najlepiej. Umówmy się, że akurat w meczu przeciwko Bombardierom stać było drużyny na to, aby chociaż ten jeden punkt powalczyć. 14 września tego roku, w sezonie jesień 20 już, w rundzie zasadniczej Speednet było stać na to, żeby powalczyć z Bombardierami. Przypomnijmy, że w tamtym spotkaniu Speednet wygrał jednego seta. Tutaj absolutnie nie było o tym mowy. Bombardierzy byli drużyną lepszą od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego w tym spotkaniu. Bombardierzy też myślę, że jeszcze byli może trochę na fali tego meczu z Chili granego. Ja myślę, że bardziej tak. Myślę, że bardziej nie byli na fali, bo troszeczkę tutaj chronologia redakcję zmieniła, bo oni zanim zagrali ze Speednetem, to tego samego wieczora zagrali z drużyną niepokonanych i o tym spotkaniu porozmawiamy sobie teraz. To była raczej sportowa złość w meczu ze Speednetem. Możliwe. Bowiem z drużyną niepokonanych PKO Bank Polski drużyna Bombardierów przegrała i to była również bardzo duże, to było bardzo również duże rozpoczenie. Czy może mi Pani troszeczkę pomóc? Widzi Pani, ale co ja dzisiaj tutaj wyczyniam? Ja nie chcę Ci przerywać, to niekulturalne. Dobra, tak, było to duże zaskoczenie. Było to duże zaskoczenie. Czy czytaliśmy już wynik? Nie. Bombardierzy, PKO Bank Polski, wynik zawodów 1-2, 17-21, 21-11, 16-21. Tomasz Remer, MVP tego spotkania, 20 punktów, zbliżył się ten gracz do rekordu Patryka Okulewicza. Zabrakło co prawda 6 oczek, zawsze tak poprawiasz w tej kwestii. Nie, pamiętasz to pytasz. Pamiętasz to lepiej. Jak gdyby to ten mecz pokazał, jakim ważnym graczem dla drużyny jest Tomasz Remer. Jest to gracz. Absolutny lider. Absolutny lider drużyny. Jest to gracz, który poradziłby sobie nie tylko w drugiej lidze, ale jesteśmy przekonani, że nawet w pierwszej dałby radę. No i jak gdyby Bombardierzy nie do końca no potrafili znaleźć sposób na to, aby tego faceta zatrzymać. Wynik 2-1 sprawia, że drużyna PKO Bank Polski wygrywa pierwsze spotkanie w siatkarskiej lidze Trójmiasta. Jednocześnie sprawia, że obecnie ze wszystkich 34 drużyn w ligowej stawce nie ma już ani jednej drużyny, która na swoim koncie nie ma choćby jednego zwycięstwa. I taka sytuacja nas bardzo cieszy, bo przypominamy sobie poprzednie sezony, w których nie w każdym sezonie do takiej sytuacji dochodziło. No cóż, fajna historia. Pokazuje to tylko, że nie ma się co załamywać. Trzeba zakasać rękawy, robić swoje, a te wyniki kiedyś przyjdą. Kiedyś przyrównywałem sytuację PKO Bank Polski do drużyny portugalskiego.
Wspominałem o tym, że Port Gdański w pierwszym sezonie Wesel 3, czyli to była wiosna 19, również zaczęli od serii kilku porażek z rzędu, tam było bodajże 6 albo 7. I wtedy również był taki moment zwątpienia wśród sportowców. Ostatecznie, jak wyliczył tygodnik Kibica, czyli redakcja, wyszło na to, że Port Gdański doszedł już do momentu, w którym ma więcej zwycięstw niż porażek. Już na chwilę obecną wygląda to tak, że mają bodajże 26 zwycięstw i 25 porażek. Czyli jak widać, no, wszystko jeszcze jest przed drużyną PKO Bank Polski. I jeśli drużyna Joanny Drewczyńskiej będzie prezentowała się tak jak spotkanie z Bombardierami, to przewidujemy, że jeszcze tych punktów kilka albo kilkadziesiąt w lidze SL3 zdobędzie. Nie mógłbym być DJ-em. Nie mógłbym być DJ-em, bo ta przerwa pomiędzy jednym a drugim kawałkiem była zbyt długa, prawda? Miszmasz Wirtualna Polska, wynik zawodów 3-0. 21-19, 21-11, 21-17. Mateusz Berbeka, 13 punktów MVP tego spotkania, 8 ataków, 1 blok i 4 asy serwisowe. Pani Agnieszko, coś o tym spotkaniu może nam Pani opowiedzieć? No, jakby faworyt wywiązał się w 100% ze swojego zadania, tak? No bo jednak już masz, myślę, że w założeniu, udając się na to spotkanie, mieli gdzieś tam z tyłu głowy, że to musi być 3-0. No i faktycznie tak było, ale nie można odmówić Wirtualnej Polsce tego, że nie walczyła. Ona naprawdę się też momentami bardzo fajnie prezentowali i zresztą no widzimy, w pierwszym secie była walka naprawdę do ostatniej piłki i tak samo tutaj w trzecim secie też było, było dość blisko, to nie był jakiś wysoki wynik, to w drugim troszkę gorzej, gdzieś tam wyżej się udało Miszmaszowi wygrać, ale WP walczyło faktycznie do końca i też były takie momenty walki punkt za punkt i gdzieś tam fajnie się bardzo ta drużyna prezentowała, więc no jakby wyszli też z założeniem, że chcą tutaj coś ugrać. No i było naprawdę bardzo blisko, no ale niestety Miszmasz już nam kilkakrotnie udowodnił, że tak łatwo sobie nie dają tych punktów wyrywać i gdzieś tam w tych końcówkach się wykazywali czy większymi umiejętnościami, czy też odrobiną szczęścia. No bo nie możemy mówić o doświadczeniu, bo mamy z drugiej strony Wirtualną Polskę, która w tym składzie już grała trochę dłużej. No ale tak jak mówię, gdzieś tam na pewno wie, jak potoczyłby się ten... może żałować tego pierwszego seta, że tam się nie udało, bo już naprawdę fajnie. Dokładnie, kto wie, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby nie ten pierwszy set. Wirtualna Polska prowadziła 19-18 i dwa razy blok ze strony drużyny Miszmasz sprawił, że to właśnie drużyna Andrzeja Tararuja wyszła na prowadzenie. Ostatecznie wygrała tego seta, no i później jak gdyby był ciąg dalszy drugiego seta, dość gładko wygrali i trzeci 21-17. No i kapitalna naprawdę seria, tylko dwie drużyny obecnie mogą pochwalić, mogą pochwalić się serią 10 wygranych z rzędu. Miszmasz. W każdej lidze. Dokładnie, Miszmasz w trzeciej lidze, Piękni Młodzi w drugiej lidze, Omida Team w trzeciej lidze. Przepraszam, pierwszej lidze. Dziękuję za ten spadek. Każda z tych drużyn nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania. No i zastanawiamy się... W tym sezonie zastanawiamy się, która z drużyn jako pierwsza... jako pierwsza po prostu te spotkanie przegra. Jakbyś miała obstawiać, Agnieszko? No nie wiem, ciężko wstać. A może wszystkie trzy dowiozą do końca? Być może tak będzie. No właśnie, Team nie musimy obstawiać. Team Luz Speednet. Wynik zawodów 23-21. 11-21, 21-19. MVP spotkania Daniel Szultka. 5 ataków, 3 asy serwisowe. No i musimy tu oddać troszeczkę drużynie Speednetu. Tak. Zwrócić honor. Bo chyba przeczytali. Chyba się wkurzyli. Piotr Grodzki użyłby na pewno innych słów.
Ale go nie było, więc nie się użyli, ale go nie użył, faktycznie nie było. Piotrka drużyna zaprezentowała dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dobrą dyspozycję. Tak, bardzo fajnie. Byli godnym rywalem dla drużyny Team Luz. Mało brakowało do bardzo tego. Bardzo blisko było i nawet była szansa, powiem szczerze, że mogli wygrać to 3-0. Mhm. Bo jak widzimy, pierwszy set był grany na przewagi, ale to Speednet gdzieś tam w końcówce prowadził i Team Luz udało się nadgonić. Później ten drugi set dość wysoko wygrany, bardzo wysoko wygrany, no bo do 11. Już tam gracze po skończeniu, jak zmieniali strony, to gracze Speednetu żartowali sobie, że zróbmy zdjęcie tego wyniku, to warto jest uwiecznienia. Jak gdzieś tam wskazałam, że gdyby zrobili zdjęcie u mnie w protokole, to mieli dwa razy po 21 punktów, bo co prawda tam przegrali tego pierwszego, no ale 21 mi się udało zdobyć. To mogli tam do prezesa wysłać i może do jutra by się udało jeszcze gdzieś tam oszukać. Wuda i Tatar by dzisiaj wjechały, a finalnie okazałoby się, że tak, jednak Team Luz wygrał to spotkanie. No naprawdę super. No, Team Luz też dzisiaj się borykał bardzo sami ze sobą, jakby przez długi czas walczyli. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że nie było Łukasza Grabki na rozegraniu, bo tutaj na rozegraniu grał inny zawodnik. Radosław Sadłowski. Tak widziałem. No, w niebieskiej koszulce, prawda? Nie pamiętasz. Tam jest kilku w niebieskich koszulkach. Ale kapitan drużyny, 13. Możliwe. Ja nie, jeszcze nie znam, tak, bo to chyba trzeci raz dopiero byłam, czy drugi na protokole w Team Luz, więc nie znam jeszcze tak graczy. Tym bardziej, że każdy z nich gdzieś tam właśnie ma swój oddzielny strój, że oni nie są jednolici, to ciężko zapamiętać. Także no tutaj faktycznie oni stanęli, a Speedman tam sobie spokojnie grał te swoje akcje, prowadzał i tak dalej. Fajnie to wszystko wychodziło. I dużo lepsze dzisiaj było przyjęcie, to trzeba przyznać. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że może rywal na zagrywce nie był taki wymagający, ale kilka asów im się udało zdobyć. Jednak, tam możesz sobie razu sprawdzić ile. 8 asów serwisowych drużyny Team Luz. No, także gdzieś tam jeszcze to faktycznie momentami falowało, ale tak ogólnie super. I dzisiaj chyba debiutował gracz, bo przynajmniej ja pierwszy raz widziałam, w Speednet. W Speednecie, ale w Team Luz też debiutował Mateusz Michalski w drużynie Team Luz, natomiast w drużynie Speednetu Dawid Jagodziński, ale nie był to jego pierwszy mecz, pani Agnieszko. Mija się pani sprawdza. Ja się od razu poprawiłam, że ja pierwszy raz widziałam, bo ja nie znam gracza. Tu musi być jakiś błąd. Na pewno, ale ja nie było. To jest błąd. Panie Agnieszko, to jest ten sam błąd, który jest z EPO Projekt, to wiesz. Dobrze. Nie kompromituj, proszę. Okej, ja pierwszy raz widziałam i też bardzo fajnie się zaprezentował i właśnie grał na rozegraniu. No i muszę pochwalić, że super. Dzisiaj naprawdę te piłki były fajne. Ogarniam. I koledzy mogli kończyć i też fajnie się rozkładały ataki pomiędzy tych wszystkich graczy, którzy gdzieś tam byli na skrzydłach, no bo przypomnijmy, że Speednet gra na dwóch rozgrywających, więc tam w sumie są cztery osoby do ataku i to wszystko bardzo fajnie wyglądało. No ja naprawdę bym chciała taki Speednet częściej oglądać. O taki Speednet pani Agnieszka walczyła. Tak, dokładnie. Czego zabrakło do wygranej? Myślę, że troszkę szczęścia i może troszeczkę jeszcze tych umiejętności. Bo prowadzili ich, prawda? W tym trzecim secie. Tak. I właśnie to też no, szkoda dla nich, że się nie udało, bo to było kilkupunktowe prowadzenie. Później pod koniec seta Team Luz się udało nadgonić. No i ostatecznie też przegonić. No ale wynik do 19 to nie jest żadna hańba. W tym trzecim secie i to faktycznie też się mogło wszystko wydarzyć, tym bardziej, że właśnie fajnie prowadzili, dlatego przed prezesem możemy pochwalić drużynę, no bo nie był osobiście, to nie widział. Tak, bardzo fajnie się zaprezentowali, może gdzieś tam to... Wudaj to narwiezie. Nie, no chodziło mi bardziej, że ta forma będzie trochę lepsza, ale to drugie może przy okazji. Chili Amigos z Polski z Bajdekatlą, wynik zawodów 3-0, 21-14, 21-6.
21-14. Daniel Gołuński, MVP tego spotkania, 8 punktów, 4 ataki, 1 blok, 3 asy serwisowe. No i cóż, było to spotkanie dwóch wielkich nieobecnych. Po stronie czyli Amigos zabrakło Maćka Wąsickiego, natomiast po stronie All Six by the Card. Przepraszam, chciałbym do 16, bo coś mi właśnie nie pasowało. Do 16, zaraz. To jest dzisiaj mecze, także 21-16. No właśnie, dobrze Pani Agnieszko, że czuwasz. To tak mi coś nie pasowało, że tak wysoko nie było. Ja też chciałem grillować drużynę. Nie, to All Six by the Cup. Dlatego szybko spojrzałam w notatki, jednak żebyś tego nie robił. Dobrze. Tak jak mówię, było to spotkanie dwóch nieobecnych, Maćka Wąsickiego po stronie Chili Amigos oraz Aleksandra Bohana po stronie All Six by Decathlon. Drużyna Chili Amigos jak gdyby wiedziała o protestach, które gdzieś tam w całym Trójmieście się odbywały dzisiaj, wczoraj. A jest ktoś, kto nie wiedział? Nie, no właśnie chodzi o to, że All Six by Decathlon nie do końca wiedział, bowiem kilku graczy z tej drużyny spóźniło się na spotkanie. Jak gdyby utknęli w korkach. W ogóle dzisiaj był mega totalny problem. Drużyna chociażby dwóch graczy z Kraken jechało półtorej godziny na te spotkanie. Bez bilety jedynki też tam na ostatnią chwilę poprzyjeżdżali. Tak, dokładnie. No właśnie Adrian Płotka, tak jak wspominałem, dopiero na drugiego seta przyjechał, także no musicie wziąć to po prostu. No kojarzę właśnie, że Kacper Iwaniuk był w trakcie już rozgrzewki, przyjechał na halę, to już musiał się przebrać, więc. Okej, okay, Pani Agnieszko, a propos tego spotkania. No to ja tylko w samych superlatywach na temat Chili Amigos zostałam już zobowiązana dożywotnio, żeby się jak najlepiej wypowiadać, że tak powiem przekupiona nawet. Okej, dobra. Już bez szczegółów. Nie no, czyli fajnie się zaprezentowała naprawdę. To wiemy, naprawdę. To wiemy. Proszę kontynuować. Super. Panowie, brawo. Znaczy powiem tak, też mieli takie fragmenty, przestoje, trochę braku komunikacji, gdzieś tam, nie wiem z czego to wynikało, że byli zmęczeni też czy coś, no na zasadzie, że powiedzmy piłka leciała i to dość długo, stoi trzech zawodników i nikt nie ruszył, wszyscy patrzą jak ona spada, jeszcze była dość wysoko podbita, więc też takie akcje były, zdarzały się też akcje, znaczy zdarzały się też drużynie przestoje, gdzie seryjnie tracili punkty, ale gdzieś tam no, finalnie im się udawało jednak później te punkty odrobić. No All Six by Decathlon się zaprezentował tak, jak się moim zdaniem prezentuje w całej tej edycji, czyli bardzo falowali, bo mieli bardzo fajne momenty, gdzie już faktycznie się napędzali, gdzieś tam to zaczynało wychodzić i potrafili też seryjnie zdobywać punkty. No a później mieli takie przestoje, czy też no, bardzo dużo było ataków dzisiaj w siatkę, w aut, a ilość zepsutych zagrywek, to szkoda, że nie prowadzimy takich statystyk, bo za każdym razem, nie pamiętam w którym secie, ale za każdym razem, gdy Decathlon wychodził na prowadzenie, to psuł zagrywkę. No i jakby się remisowało. Dlatego bardzo mało też punktów zdobywało Chili Amigos. No bo nie było z czego, tak? W momencie, kiedy oni mieli wyprowadzać akcję i jakby zdobywać punkt przy własnym przyjęciu, no to Decathlon psuł jednak zagrywkę. Także no bardzo, bardzo słabo w tym elemencie dzisiaj było. Warto, znaczy moim zdaniem warto pochwalić jeszcze no, Darię Kwiatkowską za dzisiejszy mecz, bo ona była takim najjaśniejszym punktem w tej drużynie. Bardzo fajnie przyjmowała, bardzo dużo broniła, była taka aktywna. No, koledzy jednak gdzieś tak też no, w pewnym momencie może stanęli już, przestali trochę wierzyć w to, że tutaj można powalczyć o coś więcej. Ale Daria była taka aktywna do samego końca. Trochę Daria się frustrowała dzisiaj. Tak już tam pod koniec no, troszkę się denerwowała, bo ona była bardzo zaangażowana w ten mecz, a właśnie mówię, koledzy nie bardzo pomagali, bo mieli takie momenty, że no, stali troszeczkę, ona tam biegała po całym boisku i robiła faktycznie rewelacyjnie swoją robotę. Mimo, że tam też gracze, czyli próbowali czy atakować jej strefę, czy też gdzieś tam celować zagrywką, no ale to no, nie miało sensu, no bo faktycznie dzisiaj bardzo fajna dyspozycja tej zawodniczki. A
a koledzy, no właśnie mówię, no ona nie mogła być wszędzie, tak? Więc, no i troszeczkę się też gdzieś tam gubili w ustawieniach, tak? No bo oni grają jednego i też się zdarzało, że... Tak, tam była często tak, że sędzia podpowiada, prawda? Tak, że gdzieś tam dwóch przyjmujących drugiej linii było, tak, czy tak, no tak, troszeczkę tak. Gdzieś tam się nie mogli ustawić, albo w momencie, kiedy nie wiedzieli do końca, kto ma iść na zagrywkę. Mm-hmm. Także no to też na pewno nie wpływało pozytywnie na tą grę, jeśli się skupiamy zamiast nagrania na kolejnej akcji, no to na tym, żeby się prawidłowo ustawić i gdzieś się też sami denerwujemy. No także, no tak jak mówię, no ja bym przyrównała formę w tym meczu do formy w całym sezonie, czyli były momenty rewelacyjne, a były też takie bardzo słabe. Okej, jedziemy z tabelą. Nie przeczytaje się MVP chyba. Nie pamiętasz? Bo już wyłączyłem. Daniel Gumis, przeczytałem. Przeczytałeś? Tak. A, to ja już spałam. Dobra, pierwsza liga tabela Miszmasz, pierwsze miejsce, 28 punktów, czyli Amigos, drugie miejsce, 24 punkty. Port Gdańsk, trzecie miejsce, 1 zaległo 17 punktów. Grupa B, PKO Bank Polski, 5 punktów, Speednet, 6 punktów i tyle. I tyle. Pani Agnieszko, nie było tak źle. No, myślałam, że będzie gorzej. Zawsze mówisz to samo. Zawsze, czyli zawsze w mojej obecności jest lepiej, niż mogłoby ci się wydawać. Zobaczmy, co ten pan powie, jak będzie wychodzić. Okej. Dobra, dzięki serdecznie. Dzięki. Chciałem podziękować tutaj Agnieszce, że zgodziła się. Jest godzina 23:53. Jest to osoba, która totalnie poświęca się dla tej ligi. Także szapoba dla pani Agnieszki. Dziękuję w imieniu swoim i milionów słuchaczy. Dobra, bo się przyfafluniłem. Dzięki serdecznie. Dzięki. Do następnego magazynu. Cześć. Do zobaczenia.